Witamy na kolejnym filmie. Witamy Państwa. Dziękuję za wszystko, za maile, chociaż są już świeże, przyleciały. Też muszę podziękować za maile, które są już świeże po ostatnim filmie. Wczoraj, no to już dzisiaj rano są następne maile. Są komentarze do poprzedniego filmu, które są bardzo ciekawe. Macie własne doświadczenia w temacie i się zrobił tak zwany wysyp doświadczeń. Bardzo nam miło, że możemy to czytać i inni tak samo. To tylko świadczy o prawdziwości sekretu. Ponieważ wyście to też stosowali, nie? Świadomie, nieświadomie, ale po prostu wyście to stosowali, bo to działa. W niebocentryzmie działa. Tylko w niebocentryzmie. No, ale o co chodzi? Dzisiejszy temat to jest praktycznie kilka tematów, które opiszemy tutaj jakby te główne myśli z tego tutaj wywiadu, przemówienia. Opiszemy w opisie do filmu. Tutaj też zachęcamy, żeby Państwo też tam zajrzeli, ponieważ no, też tam będzie materiał do przeczytania, jakby część integralna tego filmu. I teraz tak, po tytule wiadomo, Chrystus, Jezus, kto to był, kim był, czy mamy właściwy obraz w Nowym Testamencie i tak dalej, i tak dalej. No więc musimy sobie na te pytania odpowiedzieć, ponieważ no, pytacie w mailach, pytacie o to, bo tak niewiele mówisz o Chrystusie, że no, widać, że Państwo chcecie znać stanowisko nasze na ten temat. Ja już mówiłem filmy, że Chrystus urodził się na Krymie, chodził na Bosforze i praktycznie w tym momencie Nowy Testament można, wiecie co, wyrzucić do kosza. No słuchajcie, nie ma pewności. Jeżeli już w takiej kwestii jest blef Nowego Testamentu, a więc pytanie, czy ten obraz tego Chrystusa opisany w Nowym Testamencie jest prawdziwy? I ten się trzeba zadać pytanie, kim on był. I czy to jest? Już wiemy, chociażby z poprzednich filmów, ja mówiłem o chrzcie, tak? To mamy chrzest, mamy, że działał nad Bosforem, mamy te dowody, gdzie na Krymie się urodził, a więc już ten obraz tego Chrystusa, który jest w Nowym Testamencie, jest fałszywy. No z partii się można sobie już odpuścić Nowy Testament, nie? Ale Nowy Testament jakby z ciągłością Starego Testamentu, więc blef goni blef, a na tych dwóch blefach siedzi lipa. To takie tak groteskowe, jeżeli możemy to, tak to nazwać, nie? Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która torpeduje pojęcie tego Chrystusa, które jest opisane w Nowym Testamencie. To jest bardzo poważna sprawa. Tutaj niektórzy religianci to parę lat temu to stawali na rzęsach i uszami klaskali, żeby jakoś to zakwestionować. A ja Wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Otóż w Nowym Testamencie jest taka myśl o miłości do nieprzyjaciół, nadstawianie drugiego policzka i tak dalej. Wiecie co? To jest nauka demonów, to jest nauka tak zwana prosystemowa. A więc tutaj jest od razu wniosek, że jakakolwiek by nie była to osoba, która powołuje się na Boga i naucza takich rzeczy, całe rzesze, to praktycznie przygotowuje stado baranów do rzezi. Praktycznie tak trzeba to powiedzieć, no trudno to inaczej powiedzieć. I mało tego, to jeszcze te barany, jak są zażynane, to jeszcze powiedzmy cała reszta baranów jeszcze kocha tych oprawców. I teraz bierzemy dalej następną myśl, nie? Słuchajcie, jest to niezgodne z prawem naturalnym. Prawo naturalne polega na tym, że mamy poczucie sprawiedliwości. Pamiętacie film, który robiłem chyba w czerwcu, skąd wiemy, że Bóg jest dobry? Dlaczego? Bo ma zasadę sprawiedliwości. My to mamy w sobie i On też. A więc nie może być ktoś, kto przychodzi, jakby powołuje się na Boga i łamie tą zasadę. A więc jest to bardzo poważna sprawa w tym momencie. A więc łamanie zasady sprawiedliwości. Wiecie co? Ostatni mój latarkowiec to nam bardzo silnie eksponował, chciał zasadę sprawiedliwości. Chciał wykorzystać to, że mamy zaufanie do Niego.
On zawsze mówi, o, hybrydy mają szansę, demony mają szansę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to mówię? Ponieważ chodziło o to, żeby właśnie, żebyśmy widzieli, że żeby rozmyć to poczucie, naturalne ludzkie poczucie sprawiedliwości. Ja mam takich parę takich przykładów. Kochalibyście polityków? Kochacie polityków? Właśnie. Ilu iluminatów też kochacie? Nie, nie będziecie ich kochać w życiu. Po prostu scyzoryk wam się otwiera. To jest reakcja naturalna. Kochacie Żydów? Kochacie, no właśnie. O to chodzi właśnie. Głównie zawsze wysiłek, proszę zwrócić uwagę, gigantyczny wysiłek, który jest wkładany religijny, to jest to, żeby ludzie właśnie tą naukę sobie przyswoili. Czyli zażynana, powiedzmy, zażynany baran ma jeszcze kochać tego, którego nie tylko, że strzyże, ale w końcu zabije. Nie? To czyli reszta baranów ma, tylko przepraszam za określenie, proszę się tam nie odczuwać, powiedzmy, osobiście to brać, bo niektórzy po sobie po tym filmie będą się, powiedzmy, skakać do gardeł, jak szakale, to jest normalne, no bo ja rozumiem siłę przyzwyczajeń, siłę tej indoktrynacji wieloletniej i tak dalej, nie? Ja rozumiem, że po prostu takie, jak ktoś mówi na ten temat, że to na przykład tam syn Lucyfera, jak to tam paketakani się modlą i tak dalej, widziałem takie filmy. Słuchajcie, ja wiem, że to jest po prostu bardzo bolesne dla niektórych, no bo to wysadza w powietrze wszystko, co się da, a więc te wszystkie poglądy idą w ruinę. To jest jak przejazd czołgu po uprawnym polu, słuchajcie, jest gąsienice ząbkowane po prostu i zaora to po prostu strasznie. Jeszcze bruzdy takie powstają, że się w pale nie mieści, nie? A więc widzimy, jak propaganda religijna się nie działała, ile jest ludzi, którzy są przyspawani do Biblii, jak to Nowy Testament tutaj, jak to można to podważać i tak dalej. No proszę bardzo, chrzest, to co w Gangesie są też prawdziwi, no właśnie też zanurzają, co za problem. Nie, tutaj mamy Chrystusa, tu mamy naukę miłość do nieprzyjaciół, nastawienie drugiego policzka i tak dalej, że to jest wielka tutaj by zasługa, to jest tak. To jest antyludzka nauka, o czym to świadczy, że ten, który jest pokazany, on nie jest żadnym człowiekiem od Boga. On nie jest. To tego już musimy sobie to wybić z głowy, a więc nie możemy się do niego modlić, a nie może być jakimkolwiek pośrednikiem w naszych modlitwach. No i tutaj chcemy też powiedzieć, bo mam tutaj ściągę, czyli mamy coś takiego, o, jak kwestie, mamy też Chrystusa kwestie w takim filmie jak Petgod 2. Niektórzy uważają, że no tego pałacu nie ma i tak dalej, i tak dalej nie ma. No w porządku. Słuchajcie, cała góra hybrydztwa doskonale wie, bo oni zrobili sobie właśnie taki filmik, taką animację Petgod 2. I oczywiście są ci wszyscy interpretatorzy, którzy to próbują interpretować, ale nikt tego nie interpretował z punktu widzenia niebocentryzmu. A tam jest jak najbardziej. W jednej z ostatnich scen, my ten film zalinkujemy, pokazują atak na pałac, jak pałac się broni. I co ciekawe, tam jest w tej jednej z tych scen, jest takie promienie i to zakończone kulą i one uderzy, te kule uderzają w piramidy. Więc mamy na ziemi piramidę. Piramidę polityczną, piramidę bankową, tak zwaną wielką nierządnicę. Kiedyś robiłem na ten temat film, też Państwu zalinkuję. A więc to wszystko świadczy o tym, że ci na górze doskonale wiedzą, że mają czapę. Ale ponieważ traktuje społeczeństwo ludzkie jak hołotę, to mówią w ten sposób. Przez taki film. Widzicie ten pach hołoto? Jesteście jak bydło. Nawet jak wam się prawdę powie, to wy dalej będziecie patrzeć jak woły na malowane wrota. Dlatego z was można brać mleko i mięso w zależności od potrzeb. Wiecie co? To są dość brutalne słowa, które tutaj powiedziałem, ale nie ma innego wyjścia. Trzeba to tak powiedzieć.
góra tak traktuje ludzi, a więc, bo oni bardzo dobrze wiedzą. Słuchajcie, ta cała wojna, która jest na górze, a jest nadal, tutaj ja na chwilę oddam głos Violi, no powie coś o pałacu, o tej przestrzeni między szkłem nieba a pałacem najwyższego. Witam wszystkich. To znaczy się, ja tutaj nie będę się rozgadywać na ten temat, bo to była wczoraj bardzo krótka migawka. Zresztą te migawki się pojawiają już od kilku dni. No tam na górze jest Jadka w tym momencie. Pałac emanuje taką ogromną energią, że tak naprawdę to jest to wielki jeden rozbłysk energii. A maszyny spadają. Maszyny spadają. Oczywiście, że tak. Takie migawki to już się pojawiały kilka dni temu i one przybierały różną jakby formę i różne obrazy widziałam, ale wszystko jest podobne do siebie. Także nawet nie chcę się rozgadywać na ten temat, no bo chyba każdy się domyślił po tym, co się dzieje, że że Armagedon trwa. Że to jest jakiś tam kolejny atak demonów na demonicznych maszyn na pałac. Tak, intensywnie szturmują intensywnie szturmują pole siłowe pałacu. Może tak to było nazwać. Zresztą Państwo się domyślili, bo sami piszecie w komentarzach i chyba nawet maile były na ten temat. Przysyłacie filmy, że są jakieś tam latające obiekty, spadające obiekty, te pożary, to też trzeba się zastanowić nad tymi pożarami, co jest grane z tymi pożarami. Oczywiście pospadały gdzieniegdzie kule, czy tamte obiekty i zapoczątkowały niektóre z tych pożarów, a resztę to wykorzystali demoniści do zastraszania ludzi, tak? Bo teraz jest pogląd, pojawił się taki pogląd, który i to jest bardzo intensywnie rozpowszechniany w internecie i to jest typowe zastraszanie z bronią jakąś tam nieznanego pochodzenia, laserowa broń, która punktowo zapala. I jest mnóstwo zdjęć w internecie na ten temat. A wiecie, dlaczego te zdjęcia się pokazują? Bo kto te zdjęcia robi? Jakiego przeciętnego, bo to najwięcej tych zdjęć jest ze Stanów Zjednoczonych, tam z Kalifornii, którego tam przeciętnego Johna Smitha stać na to, żeby sobie kupić dron? Bo to są zdjęcia z dronów. Więc kto ma pieniądze na to, żeby takie zdjęcia robić? I kto w ogóle dopuszcza takie drony tam na te tereny? Które są zablokowane. Które są zablokowane. No to wiadomo, że to są jakieś służby rządowe i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, na jakiej zasadzie to jest? To jest tak. Masz się bać, bo jutro przylecimy i możemy twój dom zapalić. Rozwalić, no nawet to tam i zapalić, no nie tylko zapalić, to nawet rozwalają tam. Tam są nawet rozwalone takie elementy, nie tylko zapalone. No oczywiście, że tak. Tam była stacja benzynowa, jakieś pawilony, po prostu one nie były nie popalone, bo widzicie, co zawsze popalone, to jakieś te wszystkie kątowniki i płaskowniki, to wszystko jest powyginane temperaturę. To prościutkie porozwalane, nie? Ale to już po prostu są szczegóły. No, Państwo tutaj przesyłacie w komentarzach, dziękujemy właśnie za to, te materiały, bo to jest też temat, który po prostu to żyje w tej chwili. Funkcjonuje, powiedzmy, temat tych właśnie punktowych podpaleń. Jeszcze jest kwestia słońca, tak? Bo ostatnio tutaj w ubiegły wtorek mieliśmy czerwone słońce. Pulsujące. Tak. Też. Też pulsujące, chociaż ja to twierdzę, że to pulsujące słońce akurat to jest wynik jakiś tam też socjotechnik. Natomiast nad czerwonym słońcem to trzeba się głęboko zastanowić, czy to akurat nie jest wynik wygaszania słońca. Bardzo dużo ludzi obserwuje te dziwne zjawiska optyczne, bo słońce rzeczywiście zmienia swój blask, zmienia swoją jakby barwę. Teraz wygląda na to, że ono jakby wygasało, jakby świeciło takim innym światłem, tak jak żarówka LED-owa, tak? Dziwne otoczki ma, taką właśnie dziwną energią emanuje. A tutaj to też można by było twierdzić, że właśnie tym chcą nas zastraszyć tym biblijnym Armagedonem, tak? Także to też jest kolejny jakiś dowód na to, że z tą Biblią to jest grubo coś nie tak.
To jest raz. I tutaj też jest propaganda strachu. To jest też, widzę, działa, bo ludzie żyją tym. Mhm. A więc też jest tutaj propaganda strachu poprzez te pulsujące słońce. Też to filmują, co niektórzy, to jest akurat przy tych łańcuchach różańca bez granic i tak dalej. Znów pobór energii. A więc tak, na stulecie tych objawień fatimskich. Tak, a więc cały czas tutaj jest to, to żyje, a więc tutaj propaganda religijna, czyli dalej odwracanie ludzi, odwracanie uwagi, zastraszanie ludzi. Cały czas to jest i to wszyscy mają tym żyć, być poruszeni i tak dalej, nie? A więc co tutaj jeszcze chcemy powiedzieć? Ja bym chciała powiedzieć. Ja bym chciała powiedzieć o teraz tym, tak. Tak, z czym się noszę już od jakiegoś czasu, żeby Państwu powiedzieć, ale tutaj była burza mózgów. Bardzo żeśmy głęboko dyskutowali na ten temat, ponieważ już jakiś czas temu, to było ponad 2 tygodnie temu, ja w swoim postrzeganiu pozazmysłowym zobaczyłam, miałam wizję 2 obrazów. Był to obraz Jezusa Chrystusa i jego matki, Marii. Z kościoła. Kościółkowe, tak. Kościółkowe. To są w ogóle znane obrazy, z tym, że jednak gdy szukałam tych obrazów w grafikach, w internecie, to ja identycznych nie mogłam znaleźć, ale można porównać do obrazów tych Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej z otwartymi sercami. To jak sobie wpiszecie w grafikę Jezus Chrystus z otwartym sercem, to wam tam bardzo szybko wyjdzie. Słuchajcie, ja to powiązałam z nadchodzącym Blubim. Też się pytaliście o Blubim. Tak. I tak naprawdę to ja sądzę, że to Blubim będzie dokonane. Bo to jakby składa się w logiczną całość, jeśli pomyślimy, że przy ostatecznym starciu, jeśli pokażą nam takie obrazy Blubim, Jezusa i Matki Boskiej na niebie, no to słuchajcie, ilu ludzi klęknie na kolana i zacznie zasilać demony. Bo słuchajcie, ten kościółkowy Jezus Chrystus i Matka Boska to są nic innego jak diabeł w 2 postaciach. Doszliśmy do wniosku, że i tutaj też dziękuję osobom, które mi poddały ten, jakby przypomniały mi o tym, no bo przecież oglądaliśmy mnóstwo grafik i materiałów, czy nawet sam obraz Bahometa to jest hermafrodyta. Posiada męskie i damskie jakby cechy fizyczne, tak? Więc słuchajcie, po przejrzeniu mnóstwa starożytnych grafik, to widzimy, że diabeł jest rzeczywiście niczym innym jak hermafrodytą. On jest przedstawiany w różnych formach. Na jednych obrazach jest jednocześnie dwoma osobami, czyli mężczyzną i kobietą w jednej postaci, a na niektórych obrazach oni występują już jakby osobno, czyli wniosek jest taki, że potrafią się jakby oddzielić. I stąd mamy tutaj, dajmy na to, kult bogini, Gai, bogini, królowa pszczół, różne bóstwa egipskie, Kali, przepraszam, egipskie, hinduskie, najróżniejsze mamy te bogini. Babilońskie. U nas to jest przede wszystkim kult maryjny. Tak. Co jeszcze chcę Państwu powiedzieć? No, takie wnioski właśnie wysnułam, że to Blubim, jeśli nawet nie wiemy, czy nastąpi to Blubim, według mnie jest to logiczne i być może tak będzie. Natomiast ja wiem, że ja dostałam od Ojca, od Boga Ojca bardzo wyraźny sygnał, żeby przebadać kwestię Chrystusa i Matki Boskiej, chociaż o Matce Boskiej to już dawno było wiadomo, że jest to kult, ten kult maryjny, to nie jest tak przypadkowo rozpowszechniany i tutaj się robi z tego kultu różne kulty bogini, tak? Natomiast jeśli chodzi o samego Chrystusa, to też się tak zastanowiłam, słuchajcie, dlaczego w Watykanie śpiewają o Chrystusie, który jest synem Lucyfera? To jest bardzo ważny element.
Również dlaczego kazano nam się poprzez Biblię modlić do Chrystusa lub do Matki Boskiej. Nigdy praktycznie w Kościele nie modlimy się do samego Boga Ojca, tak? Zawsze musi być pośrednik. Zawsze musi być pośrednik. I to mnie skłoniło do takich refleksji, że ten kościelny Chrystus i kościelna Matka Boska to jest nic innego jak diabeł, do którego się, kochani, modlimy i zasilamy, zasilamy demony swoją własną energią. Mało tego, zwróćcie uwagę, co robimy w Kościele. Bijemy się w piersi i powtarzamy: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Słuchajcie, tak w ogóle muszę tu nawiązać do prawa naturalnego, ponieważ w prawie naturalnym, którego również demony i demoniści się również pilnują, i na to mamy też również dowody i my to wiemy doskonale, że tak jest, tak nas, słuchajcie, oszukali i omamili tym Kościołem, tą Biblią, że my, będąc w Kościele, my sami dajemy zgodę na to, co oni z nami wyprawiają. I jeszcze przepraszamy tego diabła, bo to jest nasza wina. I my się walimy w piersi, tak? To jest taka zmyłka, że warto się naprawdę nad nią zastanowić. Tutaj jeszcze chcę nawiązać do Petgot 2, do tego filmu, ponieważ ta końcowa scena, ona się zaczyna bodajże od 5 minuty. Piąta minuta i kilka sekund. Zalinkujemy. Słuchajcie, tam jest pokazany obraz Jezusa, który płynie na łódce, nogi mu się palą. W ogóle we wcześniejszych scenach, to tam jeszcze jest taka scena, gdzie ten Jezus wysadza w powietrze stado swoich owieczek, czyli niewolników, takich bezmózgowych ludzi, którzy kompletnie pozbawieni są własnego myślenia. Są to sterowani ludzie jak roboty, jak bioroboty, tak? I właśnie od 5 minuty obserwujemy tego Jezusa Chrystusa, który ma do tego jeszcze symbole masońskie, iluminackie na czole. No te czerwone oczy tam są znaczące, ale najbardziej to właśnie ta symbolika na czole. I co ten Jezus w końcowych scenach robi? On podpływa pod pałac, bo wszyscy mylą ten pałac, ten wizerunek tego okręgu, który się pojawia, on wygląda trochę... To jest kula. Ona wygląda jakby jak słońce, tak można interpretować. Jeśli ktoś nie zna niebocentryzmu, to zinterpretuje, że to jest słońce. Natomiast ten pałac emanuje energią, czyli takimi falami energii naokoło. Tak jak Państwu kiedyś tłumaczyłam, że jak się rzuci kamień do wody, to się rozchodzą takie okrągłe fale. Więc on emanuje taką energią. Mało tego, właśnie tam jest pokazany też Armagedon, bo są spadające jakby od strony pałacu lecą palące się jakieś tam obiekty czy kule, jak to można porównać. No akurat tutaj Mariusz opisał, że one trafiają w piramidy. Natomiast zauważmy, że ten Chrystus tam w tym Petgot 2, który tak naprawdę to widzimy i każdy go jakoś kojarzył z Antychrystem, on staje naprzeciwko pałacu, jakby tak jak kiedyś opisałeś. Przeciwnik. Jako przeciwnik, tak jak opisałeś, dwóch rewolwerowców staje naprzeciwko siebie. Także bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo obejrzeli tą scenę i wyciągnęli wnioski. Obejrzyjcie w ogóle Petgot 2 z nową niebocentryczną narracją i Wam się bardzo dużo objaśni. Bo zgodnie z zasadami prawa naturalnego, którego się demoniści pilnują, oni nam mówią i pokazują elementy prawdy, których my i tak, oni myślą, że my tego nie dostrzeżemy, ale niektórzy to dostrzegają. W ten sposób my wydajemy jakby bezwolną, nie buntując się przeciwko temu, no bo każdy chociażby to tam... moralnie. Tak, chociażby moralnie, no bo każdy to traktuje jako fikcję i tak dalej. My wydajemy na to zgodę. I to jest bardzo ważny element, żebyśmy my nie dawali zgody, żebyśmy my się buntowali w tym momencie i nie zgadzali się na takie rozwiązania, tak? I jeszcze tutaj na zakończenie chciałem powiedzieć tak na podstawie już tych wszystkich różnych danych, bo to słuchajcie, to cały czas coś nowego tam, do nowych rzeczy się dochodzi, cały czas coś tam się trawi, jakieś tematy, to chcę powiedzieć, że ten Jezus, czy
też Isa, Isus, Radomir, o, takie są imienia, to on po prostu w różnych częściach świata przychodził i odchodził. I też i był w Indiach, i jeszcze gdzieś indziej był. Także on był parokrotnie. Parokrotnie i nauczał, nie? Natomiast no, cała sztuka polega, powiedzmy, tego systemu, polega na tym, żeby w jakiś sposób zafałszować te jego pobyty. I na przykład na podstawie książki Notowicza Jezus w Indiach, no to możemy też sobie tu wyrobić zdanie, że no, w Indiach też tak, taka osoba była. Tak, Hindusi, tam... Hindusi pamiętają blond osobę o jasnych oczach, który był u nich i nauczał. No i właśnie tutaj, czego on nauczał, no to już tutaj ten rękopis no, musiał być odpowiednio spreparowany, tak żeby było dobrze. O, słuchajcie, to wszystko wygląda... Do dzisiejszego obrazu. To wszystko wygląda na starym... To wszystko wygląda tak, jak to... to jest stary numer demonistów. To jest wszystko odwrócenie prawdy i pokazanie go w krzywym zwierciadle. Oni tak działają. Za każdym razem tak działają. Ja tu jeszcze coś chciałam powiedzieć. Na koniec chciałam powiedzieć, jak już wspomniałam, że my dawno już chcieliśmy powiedzieć chcieliśmy zrobić ten film. To już było gdzieś około 2 tygodni temu. I nawet zaczęliśmy kręcić ten film. Tak. Słuchajcie, wiecie, co się działo u nas w domu? U nas w domu było mnóstwo nieproszonych gości, takich niewidzialnych. Ale wiecie co? Ja ich widzę w ten sposób, że gdy oni przychodzą do mnie do domu, ci niewidzialni goście, nieproszeni, to ja widzę zmiany w polu magnetycznym. Tak, obraz się załamuje. Tak. Obraz się tak lekko załamuje, od razu można się zorientować, że jest gość. Tak. Nieproszony. A tu było ich więcej wtedy. Tak. Słuchajcie, nie wiem, co oni robili, na pewno mind control, bo były piski w uszach niesamowite, w ogóle nie mogliśmy się skupić, musieliśmy przerwać ten film. Także widać, że temat jest bardzo ważny. Ja zachęcam do tego, żebyście Państwo nie obrażali się, tylko wyciągali własne wnioski i szukali odpowiedzi. Proszę się nie obrażać. My tylko podaliśmy nasze własne przemyślenia, a Wy jesteście tak sprytni, tak mądrzy, że będziecie szukać własnych odpowiedzi. Do tego zachęcam. Dobrze, to wszystko. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.